Nie pozwólcie Putinowi zamienić Ukrainy w Syrię. Apel do ministrów NATO. Nie pozwólcie Putinowi zamienić Ukrainy w Syrię. Nie pozwólcie Putinowi zamienić Ukrainy w Syrię, zaapelował w piątek na Twitterze Dmytro Kuleba, minister spraw zagranicznych Ukrainy. Jesteśmy gotowi do walki. Będziemy walczyć dalej, ale teraz potrzebujemy partnerów, napisał Kuleba. W piątek na Twitterze pojawił się wpis Dmytro Kuleby, który zaapelował do ministrów spraw zagranicznych krajów NATO, by nie pozwolili Putinowi zamienić Ukrainy w drugą Syrię. Jego zdaniem nie jest jeszcze za późno, a Ukraina jest gotowa do walki, niezbędne jest jej jednak wsparcie partnerów z Zachodu. Jesteśmy gotowi do walki. Będziemy dalej walczyć. Ale teraz potrzebujemy partnerów, którzy pomogliby nam w konkretnych, zdecydowanych i szybkich działaniach, napisał Kuleba. Minister dodał, że jest przekonany, że kiedy nadejdzie taki czas, kraje Zachodu będą chciały dać Ukrainie dosłownie wszystko co potrzebne, aby Putin nie uderzył w Europę i nie zamienił jej w koszmar. Mam nadzieję, że wtedy nie będzie za późno, podkreślił Kuleba. Wojna na Ukrainie. NATO nie jest stroną konfliktu. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO w trakcie piątkowego spotkania szefów dyplomacji państw sojuszu powtórzył, że NATO nie jest stroną konfliktu na Ukrainie. Dodał przy tym, że sojusz ma obowiązek zapewnienia, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu i nie rozprzestrzeni się on poza Ukrainę. To byłoby jeszcze bardziej niszczycielskie i niebezpieczne.